ze zwierzętami jesteśmy od zawsze, przynajmniej ja, bo mąż z egzotyką zaczął pracować dopiero kiedy poznał mnie, ale u mnie zwierzaki były od dziecka. Pierwsza to była lama. Tutaj, jak już przyjechała, później był kangur i tak powoli kolejne zwierzęta trafiały, nandu, mundżaki chińskie, mary patagońskie, wiewiórki, także no dzisiaj nasza gromada liczy około 70 sztuk. No pracy jest niesamowicie dużo przy nich, no niestety coś za coś, jak są zwierzęta to jest i praca. Zwierzęta wymagają specjalistycznej karmy, bo niestety nie nakarmimy ich samą miłością czy zwykłym podstawowym jedzeniem, tylko musimy gromadzić od orzechów po inne jedzonka dla nich, także no jest fajnie, ale jest i też dużo pracy przy tym. Przyjeżdżają do nas szkoły, przedszkola, także dzieci mogą zobaczyć te zwierzątka. Zdarza się tak, że też opowiadamy o tych zwierzętach w taki sposób, żeby dzieci nauczyć szacunku do tych zwierząt. No, hop. Jak nie ma krawy w pobliżu, to się będzie bawił. Tu każde zwierzątko ma imię specyficzne, przybrane. Moim ulubionym jest Marysia. Marusia, tak? Czy Marysia? Jest to mara patagońska. Emu, no to sama nazwa, emulsja. Na przykład można ją nazwać i tak ją nazywamy. Chodzi o to, żeby każde zwierzę czuło się dobrze, nieprzepełnione klatka mieszkały. U nas jest bardziej dobrobyt, no i miłość tych zwierząt. Jak zobaczmy, nasza papuga Kuba tu uwielbia się głaskać, drapać. Poproś. Tak, i ukoń się ładnie. Ale ładnie się ukoń, ładnie. Tak. Grzecznie. Jest to bos. Boś przyjechał do nas z Nidzicy. Jest to góral. Chociaż jego historia jest taka, że on przebył dłuższą trasę, bo jest ogólnie gdzieś tam z Polski, wiem, że gdzieś tam z Krakowa. Z Zielonej Góry chyba. Nie sprawdził się w jednej szkółce jeździeckiej, bo był konikiem dla dzieci, bo on zrzuca, nie lubi wozić dzieciaków. Później trafił do Nidzicy. No, plany jego były wożenia dzieci, turystów. Więc też tej roli nie spełnił, no i był przeznaczony do rzeźni. No bo co z takiego konia, który nie będzie pracował, nie będzie zarabiał na siebie. A u nas odnalazł miejsce, gdzie po prostu sobie wolno biega, chodzi na pastwiska i bardziej służy jako parada. Konik na paradę, nie konik do pracy. Wystarczy, że się pięknie kłania i że ma u nas dożywocie. Praca przy zwierzętach wymaga dużego zaangażowania i bardziej ze serca może, niż tak mówię, ktoś, kiedyś powiedziałem, że ktoś by mi kazał tego robić, to on nigdy nie zrobił. To trzeba chcieć.